Kochani, dzisiaj będzie o tym, co tygrysy lubią najbardziej latem, czyli o lodach. Ale będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób lodziarnie tak zwane rzemieślnicze albo naturalne robią nas, konsumentów, trochę w konia. Dzisiaj jest ze mną pani Aneta. W którym pokoleniu państwa rodzina robi lody? No teraz to będzie już czwarte. Czyli kiedy to się zaczęło wszystko? 31 rok, jeszcze przed wojną. Moja prababcia wystarała się o licencję i zaczęła robić pierwsze lody. Czy ma pani jakieś zdjęcia? Bo tutaj mamy zdjęcia, prawda? Możemy pokazać? Tak, tak. Aczkolwiek to oczywiście nie są zdjęcia z 31 roku. Tu akurat jest moja babcia, ale mamy jeszcze, jeśli mogę, tutaj mamy prababcię. Właśnie to jest ona. Czyli, jak rozumiem, tutaj w tej chusteczce jest prababcia Marianna Kołodziejska, tak? Tak. Która założyła tę lodziarnię w 31 roku, a tu na tym zdjęciu? Tu są jej córki i siostra, znaczy rodzina, która kontynuowała dalej lodziarnię i proces tworzenia i sprzedaży lodów. Potem pani rodzice? Tak, potem moi rodzice, a teraz moja siostra i ja, chociaż rodzice nadal pomagają i aktywnie uczestniczą. No dobrze, tutaj mamy te wspaniałe lody. Zobaczcie państwo, jak one cudownie wyglądają. Jakie są genialne. Co to są za smaki? No tutaj są takie chyba najbardziej popularne i popisowe, czyli przede wszystkim dwa nasze autorskie smaki. Ten zielonkawy to jest marzanka, bo jest robiony z rośliny marzanki wonnej. Marza co? Marzanka. Pierwsza słyszę. Druga nazwa to jest przytulia wonna. To jest taka roślinka, która ma fajne właściwości. Oczywiście w połączeniu z naszą bazą nadaje taki nietypowy smak lodom. Trzeba spróbować. Czy to prababcia wymyśliła tą marzankę wodną? To jest pomysł raczej moich rodziców. Okej. Okay. To pewnie są jagodowe. Tak, to są jagodowe. Z prawdziwymi? Z prawdziwych, świeżych oczywiście jagód na bieżąco dostarczanych nam. Śmietanka? Nie, to jest akurat chrupiący migdał. Tam są kawałki prażonych migdałów. To jest grylasz, czyli drugi taki nietypowy smak. To jest orzech włoski karmelizowany z migdałami. Niesamowite. Truskawka? Truskawka. Czekolada? Czekolada, kiedyś kakao i śmietanka. Czyli mamy tu prawdziwe orzechy, prawdziwe owoce. Ale co jest tą bazą? Bo powiedziała pani o bazie. Tak, no bo baza to jest podstawa tak naprawdę. Mhm. Lodów mlecznych oczywiście, których mamy tutaj większość. Lody mleczne robione są właśnie na bazie mleka, cukru i oczywiście żółtek jajek. Znaczy co, no może nie do końca jest oczywiste, bo w tej chwili bardzo mało, bardzo rzadko stosowane. Czyli nadal w państwa rodzinie od tego 1931 roku po dziś dzień, czyli prawie przez 100 lat, można powiedzieć, no, już 90 tak. lat, nadal stosuje się prawdziwe jajka, prawdziwą śmietanę, prawdziwe mleko, cukier. A co z tymi jajkami? Czy one czasem nie powodują, że będziemy chorzy? Salmonella, upał? No ja wiem, że to jest taka jeszcze z dawnych lat takie przeświadczenie niektórzy mają, bo kiedyś były może różne warunki i może zdarzały się jakieś niepożądane sytuacje. Natomiast no w odpowiednich warunkach, w zakładzie, gdzie jest sterylizacja, pasteryzacja, no nie ma prawa zdarzyć się coś złego. No, wszyscy jemy jajka i raczej nic nam się nie dzieje, jeśli odpowiednio je obsługujemy. No i to samo dotyczy lodów. Ja wiem, że w państwa rodzinnej cukierni w Sokołowie Podlaskim, ale też w filiach, czyli w Warszawie na przykład na Francuskiej, można kupić te wszystkie lody. Ale konsument, który wchodzi do sklepu i chce zjeść lody dobre, domowe, rzemieślnicze, to w zasadzie jak może się zorientować, że to są lody prawdziwe, że one nie są podrabiane? No na pewno nie jest to takie łatwe. Raczej osoby, które są zorientowane w temacie, są w stanie to zobaczyć, myślę, na pierwszy rzut oka. Na pewno kolory są ważne. Naturalne, tak, prawda? Takie jak tutaj, że rzeczywiście to jagodowy kolor, prawda? Albo truskawkowy taki. Tak. A jeśli jest smurfowy? No, guma balonowa, no tak, to Kinder znaczy, Bueno. Ja osobiście, jak właśnie w lodziarni są tego typu smaki, to wiadomo, jest dla mnie to jest informacja, że to są lody robione z półproduktów, z baz i one
dla mnie osobiście niewiele mają wspólnego z lodami prawdziwymi, naturalnymi. Czyli po pierwsze kolor. Kolor powinien być naturalny. Po drugie te smaki. Powiedziała Pani, że lody naturalne powstają z naturalnych składników. A coś, co jest przetworzone typu baton KitKat albo na przykład, nie wiem, Oreo ciasteczka, to już są przetworzone rzeczy. Czyli z takich rzeczy Państwo jako lodziarze naturalni nie robią swoich lodów. Nie, nie robimy. No właśnie robimy wszystko sami, od podstaw, tak? Nie ma żadnych półproduktów. To, co jest typowe dla wielu lodziarni, które działają obecnie, czyli korzystają z półproduktów, z baz. Nawet rzadko kiedy używane są prawdziwe owoce, tylko właśnie to są jakieś tam pasty. To nie są świeże przede wszystkim na przykład owoce. Więc no i gotowe bazy też, które polegają na tym, że wystarczy, jest tam instrukcja, nie trzeba mieć specjalnej wiedzy. Te lody robi się według instrukcji. Wystarczy mieć maszynę, także nie trzeba mieć wiedzy, umiejętności, po prostu wystarczą pieniądze tak naprawdę teraz przy prowadzeniu lodziarni, bo te produkty są od ręki dostępne. To ja rzeczywiście poszukałam w internecie takich baz, one się nazywają bazy do lodów rzemieślniczych. I skład mają taki: mleko odtłuszczone, cukier, glukoza, maltodekstryna, serwatka w proszku, proszek spermitu serwatki. Stabilizatory E460, czyli celuloza, E466 karboksymetylocelluloza, E331 cytrynian sodu, E412 guma guar, E407E karagen, emulgator E471 lecytyna sojowa oraz sól. Rozumiem, że jak coś takiego się kupi, 10 litrów za chyba 60 zł, to jest bardzo wydajne. No tak, znaczy ja powiem jeszcze, nie znam szczegółów, jak to wygląda w produkcji, ale na pewno to produkcja jest zdecydowanie niedroga przy takich składnikach. No i właśnie tam dokładnie jest napisane, w jakich proporcjach należy zmieszać i są gotowe lody. Oczywiście te bazy też na pewno są różnych jakości, bo są różni producenci, więc pewnie są lepsze i gorsze, ale na pewno właśnie one mają te różne dziwne dodatki. A co jeszcze chciałabym dodać ewentualnie właśnie do tego, jak można te lody rozróżnić i zobaczyć, czy są robione z pas, czy nie. To po pierwsze też oprócz kolorów nazwy, te właśnie takie powszechne Kinder Bueno i tak dalej, ciasteczkowe. Oreo, tak. Tak. Plus też właśnie, że te lody są często takie napuszone, jest ich tak bardzo dużo, takie no właśnie ta robienie z tych past i odpowiednia produkcja powoduje, że te lody są napowietrzane. Nadmuchane. Tak, one są nadmuchane, dlatego jest ich więcej, no więc są jeszcze bardziej wydajne i tanie. To jest śmiech na sali, naprawdę uśmiałam się bardzo. Otóż te wszystkie, to jest akurat baza truskawkowa. Substancje E470, tego jest strasznie dużo. To jest jedno wielkie E, zagęstniki, barwniki i tak dalej. I ten producent tej bazy pisze tak, uwaga. Z wykorzystaniem naszej bazy wyprodukujesz lody z czystą etykietą. No kuźwa! No niestety. To jest czysta etykieta, jak jest samo E, no to jest po prostu śmiech na sali. Dobrze, podsumujmy, czyli tak. Lody powinny mieć naturalny kolor, prawdziwe. Tak? Powinny mieć naturalne nazwy, typu truskawkowe, jagodowe, czekoladowe. I po trzecie, czy warto mieć koniec języka za przewodnika, czyli zapytać personel? Oczywiście, bo no, akurat lody są takim produktem, że wchodzimy do lodziarni i nie mamy pudełka z etykietą jak w sklepie i możemy przeczytać skład. Rzadko kiedy pytamy o te składy. Oczywiście można pytać, jeśli kogoś interesuje, jeśli komuś zależy na tym, co je, jak się odżywia. A często właśnie, ja czasami się dziwię, zwłaszcza rodzicom, którzy właśnie pozwalają dzieciom jeść te różne lody, wynalazki, sztucznie barwione, wynalazki. Więc zdecydowanie no, warto pytać. A lody włoskie, jeszcze muszę o to panią zapytać, bo mnóstwo ludzi jest w tej chwili na wakacjach, kupują na deptakach te tak zwane świderki i inne, no właśnie, wynalazki. Co w nich jest? No tam jest proszek, głównie proszek i różne dodatki, które zmieszane z wodą bądź z mlekiem. Nawet nie mam aż takiej wiedzy, bo po prostu tego nie robię.
no dają produkt i wrzucony do maszyny, więc to jest proste. Muszę powiedzieć, że też to sprawdzała. One smakują dokładnie tak, jakby ktoś mleko w proszku z cukrem, z różnymi właśnie dodatkami zalał wodą, wymieszał, zamroził odpowiednio mieszając, bo przecież od tego są maszyny i potem sprzedawał. Takie coś, co kosztuje worek, powiedzmy 5-kilogramowy, kosztuje 40 czy 50 zł, potem sprzedaje się za duże pieniądze. Dokładnie. No niestety, tak to wygląda. Dlatego warto zwracać uwagę na to, co jemy i myślę, że jeśli będziemy coraz bardziej świadomi, to może będzie więcej takich prawdziwych producentów lodów, a nie z gotowców. Czyli bardzo często kupujemy lody naturalne, rzemieślnicze, domowe, rodzinne, a tu się okazuje, że to jest taki sam produkt przemysłowy, przetworzony wysoko, po prostu wymieszany na miejscu w lodziarni. No niestety, w dzisiejszych czasach musimy być detektywami, jeśli chodzi o jedzenie, również jeśli chodzi o lody rzemieślnicze. Słuchajcie, ale przecież domowe lody możemy sobie zrobić sami. Ja wykorzystam do tego iCooka, to jest robot wielofunkcyjny polskiej marki MPM, który od lat już pomaga mi w kuchni. On ma oczywiście wdrukowane również przepisy. Tutaj mamy przepis na lody truskawkowe bez mrożenia. Ale ja dzisiaj zrobię lody jagodowe, bo sezon w pełni. iCook ma to też do siebie, że można w nim bardzo dokładnie odmierzać proporcje, więc wsypię jagody mrożone, włączę wagę, żeby nam się ładnie zważyło, gdzie jesteś wago, ok. Słuchajcie, 450 gramów, tak jak tutaj jest w przepisie, mrożonych jagód. Do tego dolewam śmietankę kremówkę, 170 ml. I uwaga, uwaga, cukier, ale tyle ile chcę tak naprawdę. Tu jest w przepisie podane, że to jest 100 gramów. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę za dużo, więc ja dam mniej. Taka łyżka stołowa ma około 10 gramów, więc dam raz, dwa, trzy, dobra, niech będą cztery takie łyżki cukru brązowego. Można dodać troszeczkę wanilii. Zamykamy. I włączamy. Otworzyć pokrywę dzbanka. Teraz trzeba będzie po prostu to tylko lekko przemieszać. Haha, już są! Bardzo fajne lody. Ale rozdrobnimy je jeszcze troszkę, ale pachną jagodami. Dalej. I jedziemy. Proszę bardzo, szybciutko, nasze lody są gotowe. Kto chce spróbować? Kto chce? Komu? Komu? O, proszę, tak wyglądają. Ha, ha, ha. Same jagody i odrobina śmietanki. Asia, chodź, bo ty mizerna taka jesteś. Dziękuję. Druga Asia, proszę, bo ty jeszcze mizerniejsza. Zjedz dziecko coś. Już, już wystarczy. Proszę. Wojtuś! Lecę, lecę, no. Jak? Pychota. Bardzo dziękuję. Julia, dla ciebie też jeszcze jest, a ja tylko wezmę łyżeczkę i spróbuję. To jest naprawdę pyszne. To był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie domowe lody przygotujcie, zwłaszcza, że potem zostają takie przepiękne jagodowe paluszki. Palce lizać.